Zaczniemy sobie od Aventadora. Ostatnio sobie kupiłem Aventadora, bardzo fajny samochód. Wybiorę go sobie, żeby pojeździć nim. Zrobiłem go do klasy S1. A, w sumie to wejdziemy sobie jeszcze do menu. Zrobiłem go do klasy S1, można go bez problemu do klasy S2 albo X nawet wrąbać. To jest bardzo, bardzo... Ja mam Huracana, wow, kiedy ja go dostałem albo zdobyłem? Okej, okay, nieważne. W każdym razie Aventadora mam w klasie S1. Huracan też jest bardzo fajny, ale Aventador ma też ciekawy bodykit. Mogę wam pokazać, jeśli chcecie. Chcecie zobaczyć bodykita do niego? Też się delektuję herbatką, tak Damian? Spoko. Gdzie czapka? No dzisiaj bez czapki. Będę musiał sobie skołować jakąś inną, bo tamta mi się już znudziła. No ile można w tej samej czapce chodzić? To jest Aventador, pokażę wam bodykit, ale nie instalowałem go, bo mi się on nie podoba. Wolę Aventadora w wersji takiej standardowej, wygląda najfajniej. Czy będę jeździł Golfem 1 lub 2 TDI? Nie wiem, zobaczymy. Więc tak, upgrades i zobaczcie sobie. Bodykit do tego Aventadora wygląda sobie tak. I on dosyć mocno poszerza tego Aventadora. Aventador jest już i tak bardzo szerokim samochodem. Wiecie co, no nie wygląda źle z tym bodykitem, ale mi się podoba standardowy wygląd Aventadora, bez żadnych dodatków. Mamy tutaj zmienną aerodynamikę z samochodu, czyli ruchomy spoiler z tyłu. I jeszcze wysuwają nam się wloty powietrza z boku samochodu, co pewnie zaraz zobaczycie, gdy trochę się nim rozpędzimy. Wybierzemy sobie mistrzostwa, które są tutaj i weźmiemy sobie udział w mistrzostwach dla klasy S1. Później pojedziemy sobie też do bardzo fajnej nowej działalności, którą sobie zdobyłem tutaj w Fordzie i dotyczy ona driftów. Jest klub driftowy po prostu. Ja czekałem od 14 na live'a. No to bardzo mi miło. No dobrze, w takim razie jedźmy sobie do ten. Nie. Boże, radio mi się włączyło. Nie może być radio, bo bardzo YouTube ściga za tą muzykę w grze, ale ona jest bardzo fajna, więc też możecie sobie posłuchać jej na Spotify'u chociażby. Jest tutaj coś takiego jak streamer mode i dzięki temu możemy sobie odtwarzać muzykę w grze, ale taką po prostu darmową, nie? Coś tam sobie po prostu w tle gra, no i spoko, nie? Czy gram na PC-cie? Tak, teraz gram na PC-cie. Na Xboxie też można grać w 60 FPS-ach, co wam pokażę, może zrobimy całościowo streama z Xboxa i wtedy zobaczycie, jak to wygląda. Naprawdę te 60 FPS-ów, jest to prawdziwe 60 FPS-ów, gra jest tak samo płynna jak na PC-cie i wygląda to no, dość dobrze, wiadomo, że gorzej niż na PC, ale grafika, myślę, że dla mnie ważniejsza jest płynność przy takiej grze niż grafika. Tutaj zdecydowanie płynność gra większą rolę, chociaż Forza jest śliczna. I tak wiecie co, oglądałem sobie parę filmów o tej grze, oglądałem chyba sobie zwiastun o niej i ktoś tam napisał komentarz, że Wielka Brytania nie jest taka piękna, jak to wygląda na tej grze. Także weź kamerę pierwszoosobową. No Aventador właśnie jest samochodem, gdzie mamy bardzo słabą widoczność ze środka. Więc no nie, ciężko tutaj jakby ogarnąć drogę. To znaczy da się tak w grze. Z tego co oglądałem takie testy Aventadora gdzieś tam na YouTubie, jak ktoś Aventadora posiada w realnym świecie, no to właśnie skarżył się na to, że w ruchu gdzieś tam drogowym, w ruchu w mieście takim samochodem jest ciężko jeździć, bo ciężko zobaczyć chociażby pieszego gdzieś tam na pasach, tak? Albo jak ktoś przechodzi. Bo widzicie, że mamy te słupki, a one są dosyć spore, szyba jest pod sporym kątem, no i pole widzenia jest tak naprawdę niewielkie w tym aucie, nie? Ale w grze można sobie oczywiście śmigać, to nie przeszkadza, czujemy samochód tak samo jakbyśmy mieli kamerę, nie wiem, ze zderzaka powiedzmy.
Ja właśnie instaluję Forzę, 9 GB mi zostało. Czy wiem, czy Forza będzie na PS4? Nie, raczej nie będzie. Find team. Wow. Next event begin in. Oh. Tutaj mogę tylko dołączyć z teamem. No to ciekawe, zobaczcie. Fajnie by było, żeby ktoś był w tym teamie, ale chyba nie mogę w tym uczestniczyć, jeśli nie mam teamu. Szkoda trochę, nie? Highly skilled drivers and win great revenge. Aha, czyli tutaj muszę. To poszukamy w takim razie innych mistrzostw, bo to są jakieś specjalne, gdzie drivatary są mocno, mocno przykokszone. To bardzo ciekawe. A ja bym sobie zrobił i. O, wiecie co? Tutaj mamy wyścig. Wyścig nocny, to sobie możemy go śmignąć, ale chciałbym porobić te sezonowe mistrzostwa. Tu mamy dla klasy B, Classic Muscles, tam już sobie działałem, tam już sobie zrobiłem te mistrzostwa. Tutaj mamy dla klasy B, dla offroadowych samochodów. Tutaj mamy dla klasy B, same klasy B mamy. I to jest wszystko podzielone chyba też na, tak, na odpowiednie klasy samochodów, także będziemy musieli sobie kupić jakiegoś bugiego offroadowego i zacząć te mistrzostwa. Tu jeszcze jest wyścig pokazowy, ale najpierw pobawimy się troszeczkę tym Aventadorem, pojeździmy nim odrobinkę. Tu widzicie, że pojawiły się też nowe wyścigi. Można wyścigi robić oddzielnie, a można też robić sobie je na zasadzie uczestniczenia w mistrzostwach. O, tutaj coś mamy, zobaczcie, są mistrzostwa dla klasy S1, czyli co, zaczniemy sobie może od wyścigu nocnego, potem pojedziemy na tamte mistrzostwa w klasie S1, co wy na to? Lutek, czy Xbox może grać z PC? Tak, można grać z PC, Xbox może grać z PC bez problemu, to nazywa się tak zwany crossplay chyba? Da się, jak najbardziej. Dobra, jedziemy. Trochę tak zerkam na czat, więc jeżdżę od prawej do lewej. Może zerknę na czat, jak już dojedziemy, będzie nam się wyścig wczytywał. Ostatnio jeździłem tak troszeczkę hardkorowo, tym golfem latałem i tak dalej. Jak was nie było, to sam sobie grałem na takiej zasadzie, że jeździłem sobie dość powoli, z kulturką, tak bardziej realistycznie, strasznie mi się to podobało i nieźle się wyczyliowałem w tej grze, słuchając sobie też jakiejś tam fajnej muzyki. No jest po prostu piękna i można się pobawić tymi wszystkimi samochodami, co jest jak dla mnie mega, mega relaksujące. No dobrze, jedziemy w takim razie. Czy będę grał w Dakar 18? No nie wiem, jakoś ta gra do mnie nie przemawia. A do was? Co myślicie o Dakarze 18? Co dają dwa rozszerzenia w Forzie Horizon Ultimate? Jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo, co to będą za rozszerzenia. Bo na pewno dostajesz pakiet samochodów. Ale fajnie Acura NSX wygląda. Znaczy te światełka. Wygląda tak, jakby cały czas na hamulcu jechał. Dosyć mocno oświetlona jest na tylnym zderzaku. Dobra, ciśniemy, bo oni tutaj nie pozostawią suchej nitki na mnie. Jak będę się tak wlókł. Mało brakowało, bym się zderzył. Tak, Aventador nie jest wymaksowany, on jest tylko troszeczkę porobiony. Nawet chyba standardowy silnik ma, może opony mu wymieniłem. Bo odrobinę wystarczy go przerobić i już ląduje w klasie S2, więc tutaj trzeba było uważać. A chciałem go mieć w klasie S1, no bo jest bardzo dobry, bardzo fajnie mi się nim jeździ. A jeździłem jakimś klasycznym muscle carem, jak się przesiadłem do Aventadora, to. Ale rzuca. Oh shit. Jak się przesiadłem do Aventadora, to właśnie był bardzo, 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 bardzo skrętny i przyczepny. Tu mi nie pokazało nawet, że za szybko jechałem, a jechałem dużo za szybko. Nie pokazały się te strzałeczki. Trochę mi zgubił przyczepność Aventador na tym zakręcie. Dobra, spróbujemy podgonić trochę resztę. Nie pokazują się te strzałki odnośnie hamowania.
To kurde, jaki korek tam był. Mało brakowało, bym się o to rozbił. Także to jest wyścig nocny z punktu do punktu. Co tu robi ten samochód, który jedzie przede mną? What? On jest taki dobry? Ktoś go nieźle stuningował chyba. To jest pick-up, ale jest jakiś mocno przerobiony. Nie mogę go dogonić Aventadorem. Dobra, jednak mogę. Woo, ładnie się zmieściłem w ten zakręt. Poszło spoko. No i pięknie, udało się. Siema Grzecho. Potrafię jeździć godzinami z pierwszej osoby, spokojnie przepisowo, do tego moja muzyka i można się naprawdę świetnie wyluzować. Dokładnie Reklus. Dokładnie tak, to jest świetna zabawa. Czy to jest Forza Horizon 3, czy Forza Horizon 2? Naprawdę ja się mega zrelaksowałem grając sobie w ten sposób. Włączyłem sobie nawet symulacyjne uszkodzenia samochodu. W momencie, kiedy w coś tam uderzyłem mocniej, no to nawet silnik tam szwankował. I jeździłem sobie tak w wyścigach i powiem wam, że było fantastycznie. Super się czułem, super się bawiłem przy tym wszystkim. Więc może tak testowo włączymy sobie symulacyjne uszkodzenia samochodu. A właśnie, przypomniało mi się, że mam wheel spin do losowania. I w tym jeden chyba nawet ten taki wspaniały wheel spin. Czy znalazłem wszystkie wraki? Piotrek, będziemy szukać wraków dzisiaj. I zobaczymy sobie, jakie mamy teraz dostępne, co tam się pojawiło nowego. Ależ pięknie wygląda to wszystko, nie? Zobaczcie. Strasznie podoba mi się moment, kiedy zachodzi słońce. To jest tak zwany golden hour, jeśli chodzi o robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Teraz chodźmy sobie do Horizon Live. Mamy tutaj wheel spiny do losowania. W sumie aż 12, ale tych zwykłych. Co dodają dwa roz? Nie rozumiem. Staram się czytać wszystkie wasze wiadomości tutaj, które piszecie na czacie, bo ostatnio parę osób zarzuciło mi, że nie patrzę na czat, ale tak naprawdę ciężko jest się skupić, grając jednocześnie w grę, w której masz samochody mogące jechać 400 na godzinę i jest trudno bez tych wszystkich stabilizacji i tak dalej. Czemu nie grasz na kierownicy? Nie mam kierownicy do Fordzy, a poza tym lubię bardzo grać na padzie w tę grę. Na kierownicy grałem w Forza Horizon 3 i niespecjalnie mi to pasowało. Jestem zdania, że do takich gier, w ogóle do grania na kierownicy, warto zrobić sobie oddzielne stanowisko w ogóle niż przyczepiać to ciągle do biurka, mając pod nogami te pedały gazu i hamulec, sprzęgło, cokolwiek. Wolałbym sobie zrobić takie, wiecie, stanowisko typu kupić gdzieś tam krzesło wyścigowe od jakiegoś samochodu, używane nawet, i przyczepić do tego jakoś fajnie kierownicę, skrzynię biegów, coś takiego, nie? Oh my god, zobaczcie co wylosowaliśmy. Windows XP Shutdown. Wiecie co to jest? To jest specjalny klakson, którego możemy sobie wyposażyć w naszym samochodzie. W momencie, kiedy jedziemy sobie w jeździe dowolnej i naciśniemy gałkę na padzie, to włączy nam się klakson wyjątkowy. Tylko trzeba go zmienić, tak? Najpierw. Świetnie. Da się kupić Ultimate za pomocą doładowania Xboxa? Nie wiem, chyba nie. Nie wiem, jak to tam działa na tym Xboxie, wiesz? Sorry, ale nie jestem zaznajomiony z tym wszystkim. Ciekawe, czy dodadzą w DLC Bugatti Divo. Są już samochody, znaczy pojawiły się samochody, jakby wam to powiedzieć. Można już zobaczyć, jakie samochody pojawią się w przyszłych DLC. Zaraz wam pokażę. Dobra, mamy Sylwię. Pięknie. No i ostatnie. Jakieś buty. Dobra. I teraz, jeśli bym chciał zmienić sobie ten klakson, to musiałbym chyba pójść do festiwalu i to zrobić. Nie wiem, czy mogę to zrobić stąd. Wątpię, bo personalizuje się wszystko z naszego klubu, z naszej chaty chyba. Możemy pójść na ten festiwal i zobaczyć, jak to wygląda.
Czy ty miałeś za darmo te auta z formuły... Tak, z formuły driftowej miałem za darmo auta, jasne. Dobrze, zobaczmy sobie, gdzie tu się włącza ten klakson. O, jest, zobaczcie. Tutaj mamy wszystkie nowe klaksony, jakie mi się pojawiły. O, a co to? To są takie zwykłe samochodowe. To jest dobre. Klakson na klawiaturze to jaki klawisz? Nie mam pojęcia. Tutaj są takie, o. I uwaga, teraz najciekawsze. To są normalnie klaksony z samochodu. Wszyscy gracze to słyszą. Nieźle. Okej. I uwaga, uwaga, uwaga! Haha! Oh my god! Wylosowałem to w spinie przed chwilą. Coś mam jeszcze? O, to nie. Czy coś mam jeszcze superowego? No nie, mamy Windowsa XP. Oczywiście, że Windowsa XP damy sobie. Pewnie. Jak można napisać... Klakson. Klakson to H, tak? Mówicie na klawiaturze. Najlepszy jest ten z XP. I teraz zobaczcie, jak jesteśmy sobie w jeździe dowolnej. Jeździmy sobie. Słyszycie? Naciskamy gałkę prawą na padzie. Na klawiaturze to jest chyba H. Tak, na klawiaturze to jest H. Na padzie to jest prawa gałka i za każdym razem, kiedy mijamy na przykład jakiegoś gracza, możemy sobie włączyć taki klakson, jest śmieszny. Zajebiście, ale fajnie, że mi się to trafiło. Teraz pojedziemy sobie na mistrzostwa i pojeździmy Aventadorem. Strasznie mam ochotę go pokatować trochę dzisiaj. Będziemy wyłączać tych wszystkich drivatarów, których będę mijał. On jest teraz zagłuszany przez dźwięk silnika tego samochodu. Ale inni gracze rzeczywiście słyszą te klaksony. Jest chyba coś takiego jak booster do słyszalności naszego klaksonu, czyli on może być głośniejszy, ale nie wiem, czy to jest w Fordzie Horizon 4. Wydaje mi się, że było coś takiego do trójki, można było kupić jakiś taki pakiet. Wtedy rzeczywiście nasz klakson był lepiej słyszalny przez innych graczy i ogólnie był głośniejszy. Tak mi się wydaje. Chociaż wiecie co, gdybym sobie może zmienił tutaj ustawienia dźwięku, bo rzeczywiście mam ustawiony dźwięk na... efekty dźwiękowe są chyba ściszone. To jest ściszone. To chyba odpowiada za klakson. Chyba tak. Ale ja to powyłączałem, znaczy ściszyłem, żeby jak najlepiej słyszeć dźwięki samochodu. Strasznie się tym wszystkim jaram. Tym, jak to wszystko brzmi. Także... Ja bym poglądał, jak znajdujesz... Samochody poznajduję gdzieś tak za, nie wiem, 30 minut. Także możesz wtedy wpaść i będziemy szukać aut na pewno. O, teraz głośniej słychać ten klakson. Tak, więc to odpowiada. Tylko ja sobie to ściszę, bo chcę, żeby bardziej uwydatniony był dźwięk samochodu niż jakieś tam dźwięki otoczenia. To są dźwięki typu jakiś tam wiatr, który wieje w karoserię samochodu, gdy słyszymy to przecież podczas jazdy. Ale mnie najbardziej interesuje dźwięk. Aventador w Fordzie brzmi słabo, powiem wam. Słyszałem go w rzeczywistości na pokazach Poznań Motor Show. 2 lata temu był wystawiony i nie wiem, jak opisać ten dźwięk, ale gdyby jechał Aventador gdzieś w oddali, w jakimś mieście, na pewno bym powiedział, że to jest Aventador. Na pewno bym powiedział, że to jest jakiś Lambos, tak? Brzmi to fantastycznie i ten dźwięk jest zdecydowanie bardziej basowy, zdecydowanie bardziej
Zdecydowanie bardziej oddaje moc tego samochodu niż to, co słyszymy tutaj w grze. To jest ten sam dźwięk, który był w Fordzie Horizon 3, natomiast w Fordzie Horizon 4 zdecydowanie ulepszone zostały dźwięki samochodów Audi, co też mieliśmy już okazję słyszeć na poprzednich live'ach, gdzie testowałem Audi RS7, Audi RS6 chyba z drugiego roku, czy z trzeciego roku. O której będę szukać samochodów? No nie wiem dokładnie, ciężko mi powiedzieć. Jak skończymy sobie te mistrzostwa? Co ile zmienia się pory roku? Jak z tego co widzę, co... Fuck. Gdzie mój Aventador? No serio? To mój jest chyba w tym... W innej klasie. No muszę wybrać Huracana chyba. No, ale Huracan też jest spoko. Pora roku zmienia się jakoś co tydzień. Dawaj McLarena. McLarena jeszcze nie mam chyba żadnego. Jest trochę pikseloza, Szczepan, mówisz. Mógłbym zmienić na 720p. Dobra, więc tak. Teraz sobie zrobimy jedną rzecz. Weźmiemy sobie, włączymy uszkodzenia na symulacyjne. Tak, żeby jeździć bardziej precyzyjnie, to znaczy będę się starał jechać bardziej precyzyjnie. Samochód mogę zetrzeć opony, one mogą się uszkodzić i wraz z postępami wyścigu samochód będzie gorszy w prowadzeniu. Mogę go też gdzieś tam pozderzać, jeśli mocniej w coś uderzę, samochód będzie miał troszeczkę gorsze osiągi. Natomiast zostawię sobie przewijanie, żeby jak coś się bardzo hardkorowego stanie, no to wtedy sobie szybko przewinę, nie? Także trzeba uważać, żeby nie palić kapcia. Trzeba uważać, żeby nie blokować kół, żeby nie zdzierać opon. I każde zderzenie będzie widać na samochodzie. Także przy okazji macie teraz możliwość zobaczenia sobie, jak wyglądają uszkodzenia samochodu. O co też pytał Grzecho. Jak to wygląda. I że tych uszkodzeń... No te uszkodzenia są kosmetyczne w zasadzie, bo... Nie ma tak jak w Beam Engine Drive, że samochód może nam się całkowicie wgnieść i tak, tylko rzeczywiście gdzieś tam zderzak jest odrapany, gdzieś tam może nam się stłuc lampa albo coś takiego, gdzieś tam możemy się poobcierać i te obtarcia są widoczne. Natomiast nie są to takie uszkodzenia, żeby nagle samochód z samochodu zrobił się banan, powiedzmy, nie? Rzuciło mnie trochę. No. Kurde, tego Huracana dość mocno tutaj rzuca. A myślałem, że te mistrzostwa są właśnie, że Modern Sports Cars to są... To tam też jest właśnie Aventador, ale on jest chyba w Hyper Cars. No, on jest jednak mocniejszy od Huracana. Ludzie, którzy posiadają Huracana, wypowiadają się o nim i jeździli na przykład Aventadorem, wypowiadają się bardzo ciepło o Huracanie. Jest to wśród osób, które posiadają ten samochód i stać ich na Aventadora czy inny sportowy samochód, jest oceniany jako bardzo fajny wóz, który nadaje się do tam, powiedzmy, codziennej rozrywki. Natomiast nie chwalą Aventadora, bo Aventador, no, jest to samochód bardzo, bardzo paliwożerny, chociaż też wam się pewnie wydaje, że o, gdzie tam milionerzy patrzą, czy samochód jest paliwożerny. I tutaj taka mała anegdotka z dzisiaj. Kolega mi opowiadał, jak ciocia jego zaparkowała na parkingu w Stanach Zjednoczonych za $20 zapłaciła za bilet i jej mąż, milioner, jakiś tam doktor czy nie wiadomo kto, złapał się za głowę i powiedział, że to niedorzeczne, że można tyle zapłacić za parking, tak? Więc to nie jest tak, że wszyscy milionerzy to są snobi i wydają pieniądze na lewo i prawo. Duże pieniądze biorą się też z oszczędności. Jak oceniam tego Horizona? No powiem ci, że bajka. Drogi mogłyby być trochę szersze, mogłaby to nie być Brytania, ale z drugiej strony powiem ci, że ma to też swój taki urok, bo jakby były takie super szerokie drogi, jak na przykład mamy w Bonneville, wiesz,
ogromną przestrzeń do jeżdżenia i ścigania się, no to co? Cała przyjemność jeżdżenia opiera się wyłącznie na tym, aby... Czekajcie, ja to zrobiłem? Zrobiłem, ale gdzie są? O, tutaj są, dobra, jedziemy. Cała przyjemność polega na tym, że po prostu rozpędzasz się samochodem do maksa i jedziesz przed siebie i nic się nie dzieje, więc im więcej krętych dróg, im one są węższe, tym lepiej też odczuwasz efekt prędkości i właściwie tą prędkość, nie? Możesz się bardziej pobawić samochodem i liczy się w nim też, i liczy się w twojej jeździe to, jak ty opanujesz samochód, jak będziesz go tuningował, jak będziesz go dostosowywał do jazdy, do kolejnych mistrzostw i to daje też bardzo dużą satysfakcję. Także teraz mam uszkodzenia symulacyjne włączone w tym samochodzie, w ogóle w samochodach, we wszystkich, które sobie wybiorę. Więc za każdym razem, gdy w coś przywalę, no to mogę stracić trochę mocy tego auta, nie? O właśnie, teraz się spojrzałem na czat i zobaczcie. Jest sobie wgniecenie, nie? Umówmy się tak, że dojadę sobie teraz do celu, będę jeździł wyścig, ale będę z wami rozmawiał, będę czytał czat w momencie, kiedy zakończę jakiś wyścig, dojadę do celu albo po prostu zatrzymam się w miejscu, powiedzmy, na chwilę, okej? Bo tak to będę jechał od lewej do prawej i ciągle się rozbijał, jak będę zerkał na ten czat, a jesteście dla mnie ważni i chcę, żeby, bo po to są te live'y, tak? Żeby z wami rozmawiać i też chcę, żebyście pisali, co chcielibyście, abym zrobił w grze i tak dalej. Natomiast, no, nie mogę cały czas się patrzeć na ten czat, no bo będę też do dupy grał, krótko mówiąc. Dobrze, w takim razie ciśniemy. Siema Zener. Według mnie Seat Leon, silnik 1.6, benzyna to dobre auto. Seat Leon? Ogólnie też bardzo, bardzo podobają mi się nowe Seaty z wyglądu. Bardzo ładne są. Dawaj Astona Vulcana. Chyba nie mam Vulcana. A propos milionerów, znam takiego jednego, z którym czasem chodzę w góry. No i ja, biedak, kupiłem latarkę za 300, a on wybrzydzał, jak musiał kupić latarkę za 15 zł. Chciał kupić za dychę. No i widzicie, to jest ta różnica. Także jak ja sobie popatrzyłem moje finanse, ostatnio kupiłem sobie taką kamerę za 2 chyba tysiące złotych. To jest kamera sportowa Sony FDR X3000 i ona kosztowała te 2000 zł. I w tych moich wydatkach, powiedzmy, jeśli popatrzeć w skali 3 miesięcy, to te 2000 gdzieś tam totalnie zniknęło, jest to niewidoczne, nie? Większość wydatków, dużych naprawdę miesięcznie, w skali miesiąca, w skali 3 miesięcy dużych wydatków, to były drobne zakupy, takie jak właśnie, nie wiem, latarka za 15 zł, takie jak przejazd przez autostradę, takie jak paliwo, takie jak zakupy, takie jak żywność, takie jak jakieś tam drobne, wiecie, opłaty, jakieś drobne zakupy. I okazuje się, że w skali tych 3 miesięcy cena tej kamerki to było raptem, nie wiem, ileś tam naście procent wszystkich moich wydatków w stosunku do tego, co... Także drobne wydatki pożerają więcej hajsu niż te duże, niż te takie jednostkowo duże, nie? Ale o tym to wiecie, o wydatkach, o finansach, to można rozmawiać dużo, sam uczę się też na ten temat i... Jedziemy. Dobra. Ostatni wyścig poszedł mi całkiem fajnie. To jest stokowy Huracan. I nic nie mam w nim ulepszone. Mam trochę zastrzeżenia co do jego przyczepności, bo rzeczywiście w momencie, kiedy zjeżdżamy z jakiejś góry, on potrafi zacząć latać dosłownie. Trzeba na to uważać. Ale da się go ogarnąć. Bardzo ładnie wygląda ten model z tyłu. Jest znacznie bardziej szczegółowy niż w Fordzie Horizon 3. Takie mam przynajmniej wrażenie. A i jeszcze jedno. Jeśli mocno uderzymy w którąś część samochodu, na przykład w prawy przód, okazuje się, że samochód zacznie ściągać na przykład na prawo. Tak jakbyśmy uszkodzili część zawieszenia. Więc trzeba na to też uważać. No i się oczywiście nie rozbijać. Widzicie, że
jadę ostrożnie, maksymalnie czysto jak się da, ale dostaję też za to 10% do kredytów, czyli więcej za każdy wyścig i za każde ukończone mistrzostwa. No i daje to dodatkową adrenalinę i dodatkową frajdę, moim zdaniem, z jazdy. Jest fajniej, zdecydowanie. I ostatnio się tak relaksowałem przy tej grze. Tutaj mało brakowało już. Byłem na pograniczu zerwania przyczepności opon, ale udało się jeszcze jakoś wyhamować. Także w tej grze można się troszeczkę symulacją pobawić. Ja gram na sterowaniu normalnym, czyli jest to takie arcade'owe sterowanie, ale można sobie włączyć też symulacyjne i odrobinę poczuć się jak w jakiejś grze symulacyjnej, może. O kurde, teraz mi nie poszło za dobrze, piąta pozycja. Ale przynajmniej się jakoś hardkorowo nie rozbiłem, nie? Kiedy vlog na nowym kanale? Mam już materiały nagrane i potrzebuję je tylko fajnie poskładać i wam zaprezentować. Byłem ostatnio w paru fajnych miejscach i będę w ten weekend też w fajnym miejscu. Chcę wam to pokazać po prostu.